Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj, jak widać, jestem trochę w innym otoczeniu. A mianowicie jestem w otoczeniu moich prac malarskich. I chcę opowiedzieć o mojej pasji, która narodziła się kilka lat temu. Czyli dzisiaj trochę inny temat tutaj jest. Nie będę piekł chleba, ale opowiem o tym, co robię. Prawda, kiedy nie piekę chleba. Ten film kieruje do osób, które może malują, a chciałyby wymienić poglądy. Może do osób też, które chciałyby zacząć malować, a nie wiedzą od czego zacząć. To też. A może tutaj trafi ktoś, kto jakby chciałby wejść w posiadanie którejś z tych moich prac. To też warto rozmawiać. Jakie jest to moje malarstwo? Tematyka jest różna. Ja głównie maluję jakieś parki, lasy, przyrodę. Tutaj w Oldham mamy piękny park Aleksandra i tam często poszukuję tematów do moich prac. Maluję jakieś sceny uliczne. Jakieś postaci, portretów ja nie maluję raczej. Kilka namalowałem, ale to mi jeszcze słabo wychodzi. Aktów ja nie maluję, bo niełatwo jest znaleźć modele. Maluję jakieś przedmioty, które mnie otaczają też. Wszystko, co jest dookoła. Zwierząt raczej nie maluję. Abstrakcje zdarzają się. Tam z tyłu jest jedna, ale abstrakcje nie są moją silną stroną, chociaż chciałbym spróbować. Ja maluję farbami akrylowymi, olejnymi nie maluję, ale stosuję też różne inne media, kredki akrylowe i tak dalej, mieszane techniki, różne lubię. Technika kolażu, też tam te żółte kwiaty to są zrobione techniką kolażu, czyli naklejanie kartek papieru i później zamalowywanie. Też jest ta technika dla mnie fascynująca. To też chciałbym rozwijać. No cóż, jakie formaty są? Formaty są od małych. Maluję od małych takich. Czasami daję te moje prace w ramki, bo to jest bardziej takie eleganckie. Elegancko wygląda w jakichś ładnych wnętrzach. Tutaj jeszcze też w ramce. To jest na papierze. Czyli maluję na papierze, ale głównie na płótnach. Głównie na płótnach. Tutaj większy format. Taki średni. Nie jest to malarstwo realistyczne, a raczej pewnego rodzaju impresjonizm. Ale to różnie. Wszystkiego próbuję po trochę, ale czy ja wiem, czy ja maluję realistycznie? No. Także formaty są różne. Czasami jakaś taka ładna ramka można dać. Jakieś postaci na ulicy. Sceny sakralne też lubię malować. Tutaj jest na deseczce to. Namalowane na deseczce. Na deskach też próbowałem i też sporo na wszystkim w sumie. Ale głównie maluję na płótnach. Tutaj jest format już większy z tyłu. Zdarzyło mi się kilka takich większych zrobić obrazów, ale takich bardzo dużych, jak na Instagramie czasem artyści pokazują, to raczej tak mi się jeszcze to nie zdarzyło, ale mam tam płyty i może będę próbował coś większego zrobić. Także tak, jeżeli chodzi tutaj o ten temat tego filmu, to on jest nietypowy na tym kanale, ale ja planuję zrobić drugi kanał, żeby nie mieszać tutaj wszystkiego. Zrobię drugi kanał i on będzie poświęcony już tylko temu mojemu malarstwu.
Moje przesłanie jest takie do osób, które chciałyby zacząć malować może, a nie wiedzą od czego zacząć i tak dalej. Nie wiedzą, czy co to przyniesie i tak dalej, czy to się stanie im zajęciem, ktoś kto może już maluje, a nie wie, czy to się stanie jego głównym zajęciem, czy nie. To chcę powiedzieć, że warto i tak malować, bo nawet jeżeli nie będziemy tych prac, prawda, sprzedawali, to czy po prostu nie stanie się to jakimś dalszym głównym zajęciem, to tak jak ja, czasami daję komuś obraz w prezencie, urodziny, imieniny, jakaś inna okazja, można się tym po prostu dać to komuś i jest taka wymiana tej pozytywnej energii. Sporo tych prac moich poszło już w świat, one gdzieś tam są w czyimś domach i cieszą, prawda, oko i one tam będą już na lata. Miejmy nadzieję. No, moja rada jest taka dla osób, które malują, żeby na początku, które może zaczynają tą swoją przygodę, żeby na początku kupować tanie materiały, a później to już, tak jak ja teraz staram się już korzystać, kupować te materiały bardziej profesjonalne, bo jeżeli chcemy, żeby taki obraz przetrwał, nie wiem, 100 lat albo więcej, no to warto, żeby był namalowany na dobrym, mocnym podobraziu, dobrymi farbami, żeby te kolory nie wyblakły, żeby nie stracił z tej świeżości tych kolorów i żeby gdzieś to podobrazie się nie wypaczyło, czy jakieś dziury, żeby się nie porobiły. Także to jest dosyć istotne. No, ja staram się w tej chwili też już używać materiałów profesjonalnych. Także taki temat. No cóż. Plany mam takie, żeby kontynuować tą moją pasję. Chciałbym rozwijać to zjawisko tej głębi, żeby było w obrazie to wrażenie, że coś jest daleko, coś jest blisko. To nad tym się skupiam. No i kontrasty, żeby wydobyć kontrasty, bo kontrasty powodują, że chce się na ten obraz patrzeć. No cóż, ta moja pasja, jak ona się zaczęła? Ja zacząłem dosyć późno, bo dopiero po 40. Maluję kilka lat. W młodości jakieś tam próby podejmowałem, ale gdzieś tam naklejałem jakieś kawałki papieru, coś tam szkicowałem, ale jakby nigdy to nie zostało dostrzeżone przez nikogo i ta moja edukacja poszła w zupełnie innym kierunku. A teraz dopiero jakby w tym wieku jakby ja zająłem się tym bardziej tak konkretnie. I moja ta przygoda jest potwierdzeniem tego, że w sumie w każdym wieku można zdobyć jakieś nowe umiejętności, można się czegoś nowego nauczyć. I są przykłady ludzi w internecie, którzy zaczęli malować po 50, po 60 nawet i malują. I do tego zachęcam, żeby w tych czasach trudnych zdobywać nowe umiejętności, uczyć się nowych rzeczy. Nigdy nie jest za późno, a internet jest pełen informacji. Artyści dzielą się swoimi doświadczeniami, uczą. Także namawiam do tego. No i cóż. Na tym kończę ten film. Mam nadzieję, że to kogoś zainteresowało. Pokażę jeszcze kilka tych moich prac na koniec. To jest taki obrazek z Police Street w Manchester. Tutaj jest ludzie grający w kule w parku Aleksandra. Czyli tego typu styl, też jest Aleksandra Park, który faktycznie ten park często się zdarza ale jest on faktycznie piękny i warto tam się wybrać. No i cóż, zobaczymy w jakim kierunku będę szedł, czy pójdę w abstrakcję,
czy raczej pozostanę przy takim stylu, ale raczej chyba pozostanę przy tego typu malarstwie. Największą moją inspiracją jest Vincent van Gogh, słynny. I właściwie chyba od niego się zaczęła ta moja przygoda, bo to było tak, że ja miałem sporo, był taki okres w moim życiu, kiedy ja miałem sporo wolnego czasu i po prostu obejrzałem jakiś film o Vincencie i od tego momentu jakby postanowiłem, że też spróbuję. Namawiam do polubienia tego filmu, zasubskrybowania mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka z powiadomieniami. No cóż, dzisiaj taki temat trochę z innej beczki, ale może kogoś to zainteresuje. Zapraszam na mój kanał, a kolejne filmy na temat pieczenia chleba nagram już wkrótce. Pozdrawiam.